Jeśli można, bo trochę jest głośno od strony ulicy, a jeszcze część przyjeżdża. Ja chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za to, co robicie i że mnie wspieracie, ale chciałbym wam też powiedzieć, że wiele osób z zewnętrznych instytucji będzie starało się, aby można było ten proces konkursowy odpowiednio zakończyć. Myślę, że będziemy również mogli liczyć na wsparcie ze strony kuratorium oświaty, bo pani kurator ze mną rozmawiała i powiedziała, że postarają się zrobić tak, aby można było przystąpić do tego konkursu, jeśli termin by był nieprzesunięty. Ale najważniejsze jest to, że nam nie wolno w żaden sposób zaniedbywać obowiązków szkolnych. I ja bym bardzo prosił o to, jeżeli możecie, abyście, jest godzina 8:15, powrócili na zajęcia z uwagi na to, że tak jak ja podkreśliłem już, nie wolno nam zaniedbywać obowiązków. Każdy ma jakieś obowiązki, dyrektor ma swoje obowiązki. Myślę, że urzędnicy również mają swoje obowiązki. Data jest symboliczna, bo to 13 grudnia i ta symboliczna data też wskazuje na to, że powinniśmy z niej wyciągać wnioski. Jeśli mogę liczyć na wasze wsparcie, tak jak dajecie mi wsparcie, co jest bardzo wzruszające, poprzez SMS-y, poprzez telefony, poprzez różne dobre wypowiedzi, prosiłbym was o to, abyście wrócili na zajęcia, pokazaliście, jak wielkie wsparcie stanowicie dla mnie i bardzo bym chciał, abyście uszanowali to i o godzinie 8:15, a taka właśnie wybiła, wrócili na zajęcia, bo to jest nasz obowiązek, obowiązek szkolny, a myślę, że oświata i wy jesteście najważniejsi. Nie ma ważniejszych tematów niż edukacja polska. Bardzo serdecznie wam dziękuję jako dyrektor, ale proszę o to, abyśmy wrócili na zajęcia, aby nauczyciele poszli z wami na zajęcia, bo ważniejsza. Nieistotne są jakiekolwiek konflikty, nieistotne jest to, kto kogo nie lubi. Najważniejsza jest szkoła i tego chciałbym, abyście się nauczyli, bo mamy 13 grudnia i pokażmy, że potrafimy uszanować to, że mamy obowiązki. Jeżeli możecie wrócić na zajęcia, będę wam bardzo wdzięczny. Dziękuję również wszystkim, którzy... Ja chcę podziękować również wszystkim tym, którzy przyjechali zwalniając się z pracy. Bardzo dziękuję również wszystkim tym, którzy są z innych placówek oświatowych, bo takie mam informacje, że nie tylko są tu uczniowie kaczek średnich. Te osoby też proszę o to, aby powrócić do szkół i powrócić na zajęcia, bo szkoła jest najważniejsza. Myślę, że doskonale współpracujemy z kuratorium oświaty i liczę na to, że 24 na portalu społecznościowym będę mógł się z wami podzielić dobrą informacją, że udało mi się złożyć dokumenty i że będę starał się o to być dalej waszym dyrektorem, bo jesteście wspaniali. Bardzo serdecznie dziękuję. Słucham państwa. Tak, to my w imieniu uczniów Zespołu Szkół Rolniczych Kaszka Średnich, Rady Rodziców, absolwentów, a także osób niezwiązanych z naszą szkołą pragniemy przekazać na ręce pana starosty nasze petycje. Petycje są odnośnie zmiany terminu zakończenia konkursu, znaczy zgłoszeń do konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Kaszkach Średnich, aby nasz obecny dyrektor Krzysztof Świerk także miał równe szanse i mógł nim wystartować na równi z innymi. To szanowni państwo, ja powiem jedną rzecz. Czy
Prawo oświatowe. 9 grudnia zarząd podjął uchwałę o konkursie w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach. Czy to było ten, ta uchwała jest zrobiona bezprawnie? Uchwała jest zrobiona zgodnie z prawem, aczkolwiek jest, można powiedzieć, niemoralna, ponieważ wszyscy wiedzieliśmy, że dyrektor wystąpił o ocenę swojej pracy 3 października, więc może ją dostać dopiero 3 stycznia, bo nikt nie zabroni kuratorium przez pełne 3 miesiące procedować nad tym. Przepraszam, wejdę w zdanie. Na jakiej podstawie, proszę się przedstawić, bo nie wiem, kto z kim rozmawiam. A, jestem Piotr Korczyński, jestem przewodniczącym naszego strajku. Okej, to proszę mi powiedzieć, czego strajku? Naszego strajku, ja rozumiem, że jeżeli strajk, to on jest zgłoszony, czyli wszelkie procedury są też zachowane, tak? Czy bardziej to jest pikieta, no to źle, strajk... źle się wysłowiłem, to nie jest strajk oficjalny, po prostu się zebraliśmy w sposób bardzo spontaniczny, bez zgłoszenia, bo takie spontaniczne akcje tego nie wymagają, aby zgłosić nas sprzeciw przeciwko temu działaniu. I to jeszcze raz zadam pytanie, na jakiej podstawie tutaj przewodniczący tego strajku twierdzi, że pan dyrektor nie otrzyma jakiejś oceny i tak dalej, bo jeszcze jest termin, to jest w toku, jeszcze jest kilkanaście dni. Pan dyrektor może nie dostać tej oceny. Nie, pan stwierdząco wcześniej powiedział, że nie dostanie, to na jakiej podstawie pan to twierdzi? Nie powiedziałem, że nie dostanie, może nie dostać tej oceny. Bo nikt nie zabroni kuratorium procedować przez pełne 3 miesiące. Jeśli by się tak zdarzyło, bardzo dobry dyrektor, który wyprowadził tę szkołę wreszcie na prostą, może nie dostać możliwości. Nie, że chodzi nam o to, żeby wygrał konkurs, żeby po prostu mógł przystąpić do tego konkursu. I też jest niezrozumiałe, i mamy teraz pytanie do pana starosty, jako przewodniczącego prezydium powiatu, dlaczego akurat taki krótki termin i dlaczego tak nagle? Ja powiem, szanowni państwo, dobrze, że są media, bo szanowni państwo, tu jest próba nacisku siłowego na decyzję zarządu, jest próba nacisku siłowego na potencjalnych kandydatów na to stanowisko, jest siła nacisku na przyszłą komisję konkursową. I to jest niepokojące, a szanowni państwo, jeszcze bardziej niepokojące jest to, że tutaj w ten strajk, jak pan przewodniczący tego strajku powiedział, są zaangażowani uczniowie i to mnie zaczyna niepokoić. Szanowni państwo, też jest taka prawda, że 9 grudnia zarząd podjął taką uchwałę i już chyba w tym samym dniu do mediów było skierowane pismo pana dyrektora Świerka. Dopiero na drugi dzień było to pismo tutaj skierowane do zarządu i to mnie też niepokoi, bo ja nie mam żadnej informacji od pana dyrektora, że dzieją się takie rzeczy w szkole. Żadnej. Pan dyrektor od 9 grudnia w ogóle się ze mną nie kontaktował, chyba że się kontaktował z panem naczelnikiem wydziału. Nie, się nie kontaktował. Pan naczelnik wczoraj był w szkole i mógł odnośnie naszej pikiety porozmawiać z panem dyrektorem. Ale przepraszam, kierownikiem jednostki jest pan dyrektor i pan dyrektor jest zobowiązany powiadomić organ prowadzący o wszelkich zdarzeniach, co się dzieje w szkole. To myślę, że pan przewodniczący strajku powinien o tym wiedzieć. Szanowni państwo, naprawdę jest to niepokojąca sytuacja. Konkurs został przeprowadzony, trwa procedura zgodnie z prawem. Jest jeszcze kilkanaście dni, co może pan dyrektor otrzymać ocenę swojej pracy. Nadmienię, że jeszcze przed nami 2 konkursy, bo mamy jeszcze 2 placówki oświatowe, w których przeprowadzimy konkurs. Przypomnę, że prawo oświatowe, jeżeli chodzi o dyrektora, kadencja trwa 5 lat. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, że ta kadencja się kończy i ona jest obowiązkowa. Konkurs trzeba przeprowadzić. Czy się to komuś podoba, czy nie? Takie są przepisy prawa. I ja te przepisy prawa przestrzegam. Tu jestem zaniepokojony, że pan dyrektor rozmawia przez media, a nie rozmawia z organem prowadzącym. To od razu się to mogę zapytać. Dlaczego w innych placówkach konkurs nie został ogłoszony tak wcześnie? I tak, wiemy, że kadencja trwa 5 lat. Dlaczego po 4,5 roku zostaje ogłoszony konkurs
gdzie dyrektor nie ma prawa, przyszły dyrektor elekt, nie ma prawa zażądać jednostką ani otrzymać od niej żadnych informacji przed dniem 1 września. Ale na jakiej podstawie, ja tu jeszcze raz się pytam, nie ma prawa uczestniczyć w konkursie? Kto nie ma prawa uczestniczyć w konkursie? No bo pan powiedział, że tutaj dyrektor nie ma prawa, tak? Pan dyrektor jest do 31 sierpnia 2020 roku dyrektorem. Powiedziałem, że dyrektor nie ma prawa zarządzać jednostką przed dniem 1 września, jeśli zostanie dyrektor elekt wybrany. Przypomnę panu, że mieliśmy konkurs w tamtym roku, jeden tylko konkurs w placówce oświatowej. I przez to, że jeden był przeprowadzony, jak dobrze pamiętam, chyba w lutym, a tu przypomnę, mamy 3 konkursy, to jest procedura. To nie jest tak, że można w jednakowym terminie to przeprowadzić. I te 3 konkursy będą trwały w czasie, tak? To dlaczego nie zostało placówki poinformowane, żeby dyrektorzy, chcący ubiegać się o reelekcję, mogli złożyć wnioski o opinię wcześniej? Przepraszam, o czym pan mówi w tej chwili? To może inaczej, szanowni państwo, to może ja powinienem do mediów wystosować komunikat. Szanowni państwo, zarząd chce podjąć uchwałę dotyczącą konkursów na dyrektorów szkół czy innych placówek i uprzejmie informuję, że proszę o powiadomienie Wydział Edukacji, czy potencjalni kandydaci mają wszystkie dokumenty. Ja poczekam. Jak wszyscy się zgłoszą, to wtedy ogłoszę tutaj taką procedurę. O czym pan mówił? Nasz dyrektor przewidział taką sytuację, dlatego już 3 października wystosował odpowiednie pismo. Ale co przewidział, bo nie rozumiem? Że będzie konkurs, to co pan przed chwilą powiedział. Ale pan dyrektor mógł złożyć dokumenty. Ale dobrze, to dobrze, że złożył. No przecież ja nie rozkazuję dyrektorom, to dyrektor mógł złożyć 3 października, jak złożył, mógł złożyć w grudniu, mógł złożyć w kwietniu, mógł złożyć w tamtym roku, prawda? Ocena w tamtym roku byłaby nieadekwatna. A dlaczego? Bo nie rozumiem. Bo jeszcze trwa cały rok szkolny i ocena w tamtym roku nie byłaby adekwatna. To ja może tu poproszę pana naczelnika Wydziału Edukacji, czy pana mecenasa, bo... Jedno sprostowanie, to nie jest opinia, tylko ocena pracy. Ocenę pracy, ponieważ pan dyrektor robi staż, mógł wystąpić o nią w ciągu 3 ostatnich lat i ona jest ważna wówczas, tak? Przynajmniej bardzo dobra ocena pracy uzyskana w przeciągu 3 lat poprzedzających awans zawodowy. Teraz tak, jeszcze jedno chciałem sprostować. To, że konkurs odbywa się na przełomie roku, nie świadczy o tym, że pan dyrektor przestanie pełnić obowiązki z dniem ogłoszenia wyników konkursu. On pełni swoje obowiązki do 31 sierpnia. My w tym roku mamy 3 konkursy. Ale pan dyrektor może wygrać ten konkurs. Przecież tak. Jeśli będziemy mógł do niego przystąpić. Cała procedura trwa miesiąc przeprowadzenia konkursu, ponieważ mamy 3, a chcemy zdążyć z konkursami do marca, bo w marcu się dyrektor tworzy projekt arkusza organizacyjnego na przyszły rok, to te konkursy muszą się rozpocząć już teraz. W tamtym roku mieliśmy konkurs jeden w liceum, on się odbył w marcu, na przełomie lutego-marca, bodajże w lutym było ogłoszone, a w marcu się odbył konkurs. Teraz mamy 3 takie długie okresy przeprowadzenia konkursów. One nie mogą się nałożyć na siebie, bo to jest rzecz zbyt skomplikowana i dlatego zaczęliśmy już teraz w grudniu. Szanowni państwo, ja może podsumuję to dzisiejsze spotkanie. Bardzo proszę pana mecenasa tutaj pod względem prawnym. Po pierwsze, zarząd podjął uchwałę o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach. Jest to zgodne z prawem. Dwa, bardzo niepokoi mnie sytuacja, że medialnie pan dyrektor rozmawia na temat tego konkursu. Nie wiem, na jakiej podstawie twierdzi, że nie otrzyma jakiegoś dokumentu. Trzy, co najbardziej mnie niepokoi, to jesteście uczniowie wy zaangażowani w ten strajk, tak jak pan przewodniczący tego strajku powiedział na początku. Zastanawiam się, czy wy dzisiaj powinniście być na lekcjach, czy nie, czy macie jakieś wolne. Kto was zwolni w ogóle z tych lekcji, też bym chciał wiedzieć. Cztery, szanowni państwo, to jest próba nacisku na decyzję zarządu. To jest próba nacisku na potencjalnych kandydatów, to jest próba nacisku na komisję konkursową. Odpowiadając na pana pytania,
Dyrektor otrzymał od nas oświadczenie, że będziemy prowadzić takie działania. Zgodnie z prawem się z tym nie zgodził, bo nie może dyrektor na takie działania wyrazić zgody. Jesteśmy tu wbrew woli pana dyrektora. To po pierwsze. Po drugie, mamy prawo nie być teraz w szkole. Jesteśmy osobami dorosłymi. Jeśli nie jesteśmy osobami dorosłymi, to mamy zgodę rodziców, aby w ten dzień być tutaj i nie wywierać nacisk, tym bardziej, jak pan powiedział, siłowy. Nikt tu nie prowadzi jakiegoś agresywnego strajku. Nie wiem, nikt nie wtargnął siłą do urzędu. Jesteśmy tutaj z prośbą i tutaj przekazuję panu po raz drugi. Proszę złożyć tak, wszystkie dokumenty wchodzące do Urzędu Miasta czy do Starostwa przechodzą przez tak zwany punkt, tak? Tam są zarejestrowane i odpowiednie dokumenty otrzymam niezwłocznie z tego punktu. Dobrze, tak też zrobimy. I powtarzam, to nie jest nacisk, to jest prośba o przesunięcie terminu zgłoszeń. Pan mecenas chce tu słowo powiedzieć, bo ja naprawdę jestem zdumiony tą sytuacją. Tak, chętnie powiem jedno słowo. Tak jak pan starosta powiedział, przepisy, które kiedyś obowiązują, są spełnione. Zarząd podjął taką uchwałę, zarząd jako organ prowadzący szkoły. Terminy są wyznaczone przepisami prawa, czy to ustawą, czy rozporządzeniem. Konkurs ten jest realizowany na zasadach analogicznych jak wszelkie poprzednie konkursy. Tutaj zmieniły się trochę przepisy w tym zakresie, ale nie tak istotnie, żeby można mówić, było o jakiejś nowej procedurze konkursowej. Takich konkursów już było wiele i tak samo się odbywały. Jeszcze jedna sprawa. Ja bym chciał się tutaj odnieść do jednej rzeczy, która mnie też osobiście tu zaniepokoiła, bo skoro pan powiedział, że pan dyrektor przewidział taką sytuację, dlatego złożył 3 października, tak? Dobrze pamiętam te dokumenty, wniosek o tą ocenę, bo od razu odpowiem, bo ja na przykład nie wiedziałem, że pan dyrektor złożył wniosek o ocenę, bo nie miałbym to wiedzieć, to równie dobrze pan dyrektor mógł przewidzieć i złożyć te dokumenty wcześniej, bo tam nie było żadnych przeszkód prawnych, również po stronie pana dyrektora, żeby taki wniosek złożyć. To tyle w kwestii komentarzy z mojej strony co do tej sytuacji. Zarząd powiatu ogłaszając konkurs nie pyta się, czy dany dyrektor ma ocenę pracy, bo to nie jest w interesie zarządu czy szkoły, czy dany dyrektor przystąpi do konkursu, czy nie. Mamy 3 konkursy, jeden zajmuje nam miesiąc czasu. Przewidujemy już, że w ciągu najbliższych tygodni ogłosimy konkurs do zespołu szkół technicznych, do poradni psychologiczno-pedagogicznych, bo tam również kończą się w tym roku kadencje. I dyrektora wybiera komisja konkursowa złożona z osób, z przedstawicieli kuratorium oświaty, organu prowadzącego, związków zawodowych, rady pedagogicznej. Natomiast nie wybierają uczniowie, tak? I szanowni państwo, jeszcze jedna informacja, bo też ma taką informację od pana naczelnika. Na terenie szkoła jest oplakatowana właśnie informacjami o strajku, że dzisiaj ma się odbyć w szkole. I taki strajk się podobno odbył, tak? No, była się pikieta. No pan był zaczął o strajku, pan się przestraszył tego nazwy, ale też jest na tych plakatach strajk nawołujący uczniów, rodziców, nauczycieli do tego strajku. Szanowni państwo, jeszcze, bo mi się tak przypomniało, w mediach pojawił się list otwarty nauczycieli. Nie wiem, czy to jest list otwarty nauczycieli do zarządu, ponieważ ten list nie jest przez nikogo podpisany. I nie wiem, kto ten list napisał. On nie wisiał nawet w pokoju nauczycielskim. Tak, nauczyciele są zdziwieni, że taki list został w ich imieniu wystosowany, a nie wszyscy nauczyciele zespołu szkół rolniczych zgadzają się z treścią tego listu. Jest grupa nauczycieli, którzy mają odmienne zdanie. Rozumiem, jeszcze raz. Że państwo mają listę tych nauczycieli, którzy się nie zgadzają z tym listem. Nie, nie odwróci pan tego, bo tego się nie da odwrócić. Jeżeli ktoś pisze list, że jest zaniepokojony jakąkolwiek sytuacją, to się pod tym podpisuje, prawda? Jasne, jeżeli ktoś twierdzi, że się z czymś nie zgadza, to też się może podpisać. Ale nie, ale tu poszło do mediów i do zarządu pismo, że coś się dzieje źle w szkole, tak? Czyli państwo twierdzą, że są nauczyciele, którzy się nie twierdzą, tylko ja, nie. Pan próbuje na różne sposoby to jakoś przekręcić, no tego się nie da. Słuchajcie, jest mnóstwo wątków niepokojących, co się dzieje w szkole. A najbardziej mnie niepokoi, że kierownik jednostki, dyrektor tej szkoły nie powiadamia organ prowadzący
że są strajki w szkole, że jest szkoła oplakatowana, że są jakieś... Ja jestem zdziwiony tego całego szumu medialnego. Ja procedura, procedura trwa, panie przewodniczący strajku, tak? I nie ma żadnych podstaw, ani pan, bo nie wiem, kogo pan reprezentuje, no słyszałem, że tutaj tą grupę strajkową, ani nie ma podstaw pan dyrektor, żeby twierdzić, że nie może przystąpić do konkursu. Tyle w temacie. Jestem zdziwiony, że starostwo posiada nieprawidłowe, już nieaktualne informacje. Szkoła nie jest oplakatowana, bo po telefonie z kuratorium oświaty dyrektor zdjął wszystkie nasze obwieszczenia, bo są niezgodne z prawem, skoro dyrektor nie zgadza się na, na nasze wystąpienia, żeby te plakaty na terenie szkoły wisiały. Powiem panu jedną rzecz, to pan dyrektor powinien powiadomić organ prowadzący, że w ogóle szkoła została oplakatowana informacjami strajkowymi. Ja nie dostałem żadnej informacji. Mało tego, nie wiedział o tych plakatach. Ja może wrócę. Nie zgadza się z naszym wystąpieniem. Ja powiem tak, no ja też słyszałem inaczej. Ja musiałem otrzymywać informacje od osób trzecich, co dzieje się w Zespole Szkół Rolniczych, bo tam też były bójki, były różne zdarzenia. Pan dyrektor też mnie nie powiadamiał o takich sytuacjach. Były podobno też narkotyki. Ja to wiem od osób trzecich, wiem od osób, które do mnie pisały pisma. Tak? Ale to myślę, że to jest inny wątek. Dzisiaj się spotykamy w sytuacji dla mnie naprawdę. Ale jestem... Pan starosta, to są zarzuty dla dyrektora, że są narkotyki w szkole? Znaczy, i nie był pan poinformowany? Czy poinformował pan o organy ścigania, skoro miał pan nawet zgłoszenie anonimowe o narkotykach? To jest drugi wątek. Dzisiaj się spotykamy, tak? Jeżeli mówimy o tak, strajku w szkole. Czyli nie dopełnił pan formalności? Tak? Dopełniłem wszystkie formalności. Czy jest zgłoszenie do prokuratury, że na terenie szkoły w szkole są narkotyki? Pan dyrektor twierdzi, że ich nie było, tak? Ale pan ma informacje, że są. Jest protokół zarządu, także jest to wszystko. Można wnioskować, czy pełna... dostępu do informacji publicznej o ten protokół. Może pan wnioskować. Ale organ prowadzący nie ma obowiązku informowania prokuratury o zajściach zachodzących w szkole. To jest obowiązek dyrektora. Można handlować narkotykami w szkole i nie informować o tym prokuratorze. Powinien poinformować o tym na pewno policję, tak? Wy, jak powiedzieliście informację, to też powinniście, tak? Jeżeli tak to podchodzi pod kodeks karny, to jest zatajanie. Dobrze, no szanowni państwo, ja wiem, że teraz chcecie to odwrócić. Bardzo... Złapię pan młodego człowieka za słowa. Ale nie złapię za słowa. Nie, ale no to skoro wiecie, że są narkotyki w szkole, no to coś jest nie tak. Dobrze, to ja odpowiem w takim razie. Tak, są pewne zawiadomienia skierowane do prokuratury, tak, są pewne zawiadomienia skierowane również na policję, z tego co wiem, przez szkołę. Jak to dotyczy zdarzeń, to się więcej na ten temat nie wypowiem, bo jak powiedział pan naczelny, to prowadzący tych spraw nie prowadzi. Zatem te sprawy są, jakże to są sprawy w prokuraturze, raczej nie podlegają informacji publicznej. Po tym protokół oczywiście sobie można wziąć, nie ma żadnego problemu. Natomiast rzeczywiście tu w tym momencie już troszkę za daleko to idzie. Pan starosta powiedział, to nie jest rozmowa na tę chwilę, to są inne sytuacje prawne. Znaczy, panie Mateuszu, ja bym że jest to kara, że są narkotyki w szkole. Jaka kara? No tak to zabrzmiało. Nie, to jest pana interpretacja. Ma pan do tego prawo, ale ja wiem, że teraz... W ogóle to nie ma związku z... Dokładnie, to nie ma związku dzisiejszą... Dlaczego zostało powiedziane? Dokładnie, skoro nie ma związku, to dlaczego padły dzisiaj te słowa? Dlatego, że dzieje się w tej szkole coś niepokojącego. No, dzisiaj my jesteśmy świadkiem. Lekcje odbywają się normalnie dzisiaj. No ja bardzo bym chciał, żeby się lekcje odbywały normalnie, bo dlaczego miałoby się nie odbywać? Jeżeli chodzi o pikietę, pikieta odbywa się przed zajęciami szkolnymi, gdzie to uczniowie mogli to zorganizować, ponieważ nie byli zobowiązani w tej chwili być w szkole. Ale dyrekcja nie powinna uczestniczyć w tym, dyrektor wyszedł. To nie był obecny w momencie utworzenia strajku. To wszystko jest inicjatywy uczniów. Nikt z nauczycieli, czy też z osób spoza szkoły, nie związanych ze szkołą, prócz uczniów nie brał w tym udziału. To było wszystko zorganizowane przez... Szanowni państwo, to i tak nie ulega żadnej wątpliwości. Jestem zdumionym szumem medialnym. Nie ma żadnych podstaw, żeby sądzić, że coś jest robione bezprawnie. Tyle w temacie. Ja myślę, że tu my nic nowszego nie wniesiemy, bo taka jest prawda. No, jestem naprawdę zdumiony, że uczniowie tej szkoły są zaangażowani w ten strajk. Tak? No, naprawdę jestem wręcz zbulwersowany. Zapytajmy uczniów dlaczego.
według nas to jest jawna dyskryminacja i działanie. Dlaczego bronicie dyrektora? Nie dlaczego. Bronimy dyrektora, bo to jest nasz dyrektor, który wyprowadził tą szkołę na prostą. Przychodząc do zespołu szkół rolniczych w Kaszkach Średnich, po poprzednich dyrektorach miał dwie opcje. Zamknąć tą szkołę, bo albo wyprowadzić ją na prostą. Zobaczmy, jak ta szkoła teraz wygląda. Wszystkie pracownie są wyremontowane. Powstało Centrum Precyzyjnego Rolnictwa, najnowocześniejsze w tym regionie. Wyremontowane są klasy. Czemu wcześniej nie było na to pieniędzy? Odkąd jest dyrektor, są na to pieniądze. Był dyrektor tej szkoły, że po mojej kadencji szkole groziło zamknięcie. Absolutnie nie. Szkoła się rozwijała. Miała dobre wyniki egzaminów zewnętrznych, zawodowych oraz matur. Większą przystępowalność do tych matur. Promocja funkcjonowała na pełną parą. Utworzyliśmy klasy mundurowe, które cieszyły się dużą popularnością. I wyniki przede wszystkim dydaktyczne były dużo lepsze niż obecnie, tak? Natomiast jeśli chodzi o warsztaty, tak, warsztaty wymagały dokończenia ich budowy, natomiast tutaj powiat turecki razem z powiatem kolskim te pieniążki pozyskały i no, dzięki temu też pan dyrektor miał z czego budować, tak? Tak jest, szanowni państwo, zespół szkół technicznych w Turku, zespół szkół rolniczych w Kaszkach Średnich otrzymał właśnie olbrzymi zastrzyk, to było ponad 15 milionów złotych środków zewnętrznych z Urzędu Marszałkowskiego. Ja się z tego też bardzo cieszę, bo dlatego mogły, proszę pana, powstać nowoczesne pracownie w Zespole Szkół Technicznych, nowoczesne pracownie, sale, warsztaty w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach i super. Jeżeli ja będę miał możliwość w 2021 czy 2022 sięgnąć po następne środki zewnętrzne, unijne, to ja to zrobię, tak? Żeby nadal modernizować, unowocześniać nasze placówki oświatowe. I tyle w temacie, tak? Gdyby nie te pieniądze, myślę, że ta szkoła jedna, druga, trzecia wyglądałyby tak przed kilkoma lat. Jeśli chodzi o zdawalność matury i egzaminów, zauważmy, jaka młodzież przychodzi do zespołu szkół rolniczych. To nie jest śmietanka intelektualna, ludzie ze średnimi 6-0. Przepraszam, muszę tu zaprotestować. Absolutnie się z tym nie zgodzę. Dlaczego, szanowni uczniowie, no wy jesteście w tej szkole, nie pozwólcie sobie na takie traktowanie. Nie pozwólcie sobie na takie traktowanie, że wszyscy mówią, że jeżeli ktoś się nie dostanie do liceum, ktoś się nie dostanie do technikum w Turku, to idzie do Kaszek. Absolutnie. Nie zgadzam się z takim stwierdzeniem. Mamy placówki oświatowe, każda fantastyczna, każda inna, każdy z innym programem. Nie dopuśćcie do siebie takiej informacji, że wy jesteście kimś gorszym. Absolutnie. I ja to będę na każdym miejscu ucinał. Nie mogę pana zrozumieć, jak pan w ogóle mógł wyjść z taką informacją. Naprawdę się dziwię. Absolwent tej szkoły. Uczeń tej nie szkoły. Absolwent, uczeń. Uczeń, przepraszam. Uczeń ze średnią 5,75. Który uczy się tak dlatego, super, że uczy się w tej właśnie szkole. Super. Pomaga mi się rozwijać. Ale ja się też z tego cieszę. Dla wielu uczniów ta szkoła jest szkołą pierwszego wyboru. Nawet pozyskujemy uczniów spoza powiatu tureckiego. Ta szkoła ma renomę, tradycję i miała przecież dużo lepsze wyniki dydaktyczne. No, młodzież, no, co tu dużo powiedzieć, młodzież jest ta sama, tak? Ale przystępowalność do matur była wyższa, zdawalność egzaminów zawodowych była wyższa niż średnia wojewódzka, tak? Egzaminów maturalnych proszę porównać sobie. Ostatnio informacja oświatowa była na sesji Rady Powiatu. Ja mogę udostępnić, porównać sobie jakość nauczania, jak wyglądają wyniki egzaminów maturalnych. Dobrze, to w takim razie to nie zależy od nauczycieli, kto przystąpi do matur, tylko od uczniów. Uczniowie przystępują do matur ci, co chcą. Matury nie są obowiązkowe. Słucham? Matury nie są obowiązkowe. Ale to uczniowie decydują o wynikach szkoły. A kto się uczy? Nauczyciele czy uczniowie się uczy? Boże, kochany. Najlepszy nauczyciel nie pomoże uczniowi, jeśli sam uczeń nie chce się uczyć. To nie jest to, że potrzebna jest zmiana dyrektora, bo spadają wyniki. W maju zdało 40. Ja nie wierzę w to, co mówicie. Ale zmiana dyrektora, bo spadają wyniki? Przepraszam bardzo, bo
Ja bym chciał, panie starosto, szanowni państwo, bo jeżeli mamy tutaj mówić o procedurze konkursowej, która została ogłoszona, to prawda, tak. To może skoncentrujmy się na tym i jeżeli tutaj w tym temacie nic więcej nie będziemy mieli do powiedzenia, to ja też bardzo bym prosił o zakończenie, złożenie tej petycji. Też moc obowiązków mam dzisiaj jeszcze przed sobą i bardzo chętnie bym przystąpił do tych moich obowiązków, które muszę wykonać. Dobrze? Bo no. Mówimy o wszystkim, tylko... Bo jeszcze raz to podsumuję. Będę to powtarzał cały czas, że jestem zdumiony tym szumem medialnym, tym strajkiem w szkole, tym naszym spotkaniem. Nie ma żadnych podstaw, żeby pan dyrektor nie przystąpił do konkursu. Wciągnięci w ten strajk są uczniowie. Jest to próba nacisku na decyzję zarządu, na potencjalnych kandydatów i na komisję konkursową. Tak to po prostu odczuwam. Petycję proszę złożyć na punkcie. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze dodam, panie starosto, że my jako organ prowadzący ocenę pracy tą cząstkową, za którą odpowiada organ prowadzący, już ukończyliśmy 2 tygodnie temu. Tak? Jest wydana. Teraz wszystko zależy od kuratorium oświaty tylko. Więc my już z dwutygodniowym wyprzedzeniem, tak, nawet miesięcznym wyprzedzeniem można powiedzieć, tak, to dokonaliśmy tej oceny. Pana dyrektora. Dobrze, ja z naszej strony podsumuję to tylko 2 rzeczami. Po pierwsze, uczniowie nie są wciągnięci w te działania. My te działania zorganizowaliśmy. Po drugie, jeśli stworzył się szum, to szum stworzył się z jakiegoś powodu. Jeśli tak. Społeczeństwo się burzy, to społeczeństwo się dobrze, nie zgadza. Dobrze, to ja panu wyjaśnię. Szum powstał poprzez pismo pana dyrektora do mediów, zamiast spotkać się z organem prowadzącym, spotkać się z członkami zarządu, przedyskutować. Nie, pan dyrektor postanowił zawiadomić wpierw media w piśmie, który też nie do końca mogę zrozumieć. Dopiero to pismo na drugi dzień wpłynęło do starostwa. Tak to wygląda. I ten szum medialny, proszę pana, w tym samym chyba dniu, co był ogłoszony konkurs, już poszedł do mediów. A mamy 14 dni na złożenie dokumentów. I na jakiej podstawie sądzić, że nie może przystąpić pan dyrektor? No, jakiś kuriozum, panie przewodniczący strajku. Dobrze, jak się powtarzamy już tyle razy z tym samym, to widzę, że nie ma co dalej prowadzić tej rozmowy, bo nie zaprowadzi nas donikąd. My ze swojej strony złożymy petycję bardzo do punktu. Proszę. Bardzo proszę. Bo prawie 500, czy więcej podpisów? Może być więcej. Ponad 500 podpisów nie może się zmarnować. Ale proszę bardzo, kochani, wy macie do tego prawo. Ja nie neguję tego. Ja chciałem tylko wam wytłumaczyć, jak to wygląda pod względem prawnym. Wy próbujecie swoją zdanie tutaj wprowadzić. Macie do tego prawo, tak? Składacie petycję. Będzie to tutaj na moim biurku, tą petycję przeczytam. Niech ona będzie zarejestrowana, żeby nikt nie posądził, że ona gdzieś zginęła w aktach. Będzie pan miał potwierdzenie złożenia tej petycji z datą, z podpisem osoby przyjmującej. Czyli panie starosto, rozumiem, że młodzież bezpodstawnie tutaj pikietuje, czy jak to nie nazwiemy, strajkuje. Dyrektor normalnie będzie dopuszczony do konkursu. Ale ja nie rozumiem pana pytania. Ja też właśnie w tym momencie nie. No jest ogłoszona procedura konkursowa. Każdy kandydat ma prawo przystąpić do konkursu. Tak, ale jest też procedura, która może konkursować. I wymagania formalne, bo tym merytoryczne, no procedura konkursowa jest ogłoszona. Czy pan to zadał to pytanie, rozumiem, co pan zapytał. Może w ten sposób, rozumiem. Tak? Ja to przetłumaczę na język polski. Wielkopolski kurator oświaty ma czas do 4 stycznia na zaopiniowanie pracy pana dyrektora. Natomiast termin składania podań w tym konkursie, dokumentów w tym konkursie upływa do 24 grudnia. Jest ryzyko, to nie jest pewność, ale jest ryzyko, że pan dyrektor tej opinii, oceny z kuratorium nie dostanie, w związku z tym nie będzie mógł wystartować w konkursie. I petycja tych młodych ludzi dotyczy możliwości przesunięcia terminu składania dokumentów, tak by
dyrektor miał pewność, że złożyć może dokumenty. Panie redaktorze, przecież ja nie sprawdzam, kto jakie ma dokumenty. Ale ja nie pytam o to, co pan sprawdza, tylko mówię, że petycja dotyczy tego, o czym powiedziałem. Czy zarząd rozważy możliwość przesunięcia terminu składania dokumentów? Bo to jest powód wizyty. Panie starosto, ja jeszcze nie wiem, chwileczkę, ja jeszcze nie wiem, co jest tej petycji. Ja muszę się zapoznać z dokumentem. Właśnie tego. Ja pan powiedziałem przed chwilą. Czy wyznaczenie tych terminów to jest przypadkowy zbieg okoliczności, czy celowe działanie? Szanowni Państwo, wy przychodzicie tu do mnie z jedną narracją, tak? Bo nie słuchacie tego, co mówię ja, co mówi pan naczelnik. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Mamy 3 procedury konkursowe. Mówiłem to na samym początku. Wyjaśniał to pan naczelnik. No, nie chcecie słuchać tego, co się mówi. Nie, trzeba wniosek z tego wyciągnąć, sformułować odpowiedź. Jest taka szansa, czy nie ma? Bo jeżeli pan mówi, że 3 procedury konkursowe są do przeprowadzenia, to z tego wniosek jest dość naturalny, że ci młodzi ludzie przyszli tutaj bez szansy na realizację ich postulatów. Ja muszę się zapoznać z tą petycją. Po prostu. Ja nie mogę mówić, bo ja nie, z szacunkiem do tych młodych ludzi, co napisali, z szacunkiem do tych podpisów, ja muszę się zapoznać z dokumentem. To ja zapytam wprost, pod dziennikarstwem, czy jest szansa, że zarząd rozważy, ewentualnie przesunie termin składania dokumentów na dzień 5 stycznia? Ja już panu powiem, zarząd składa się z 5 osób. Nie podejmowane są jednoosobowo decyzje, czyli zarząd, który się zbierze dzisiaj, będzie dyskutował na ten temat. Poza tym to by nie było zgodne z rozporządzeniem w sprawie organizacji konkursów na dyrektora szkoły. A to przypadek jest, że kaczki są jako pierwsze? Bo jest wiele też. Pan zarząd, a jakby były trzecie, to by był zarząd, dlaczego ostatnie? Zarząd nie pyta się, który dyrektor ma ocenę pracy. Dyrektor mógł wystąpić o ocenę pracy rok temu, pół roku temu, 2 lata temu i jego niedopilnowanie spowodowało tej sprawy to, że nie ma obecnie aktualnej oceny pracy, tak? Ale my nie sprawdzamy, kto jakie ma dokumenty. Czy na terenie powiatu tureckiego, czy poprzednie konkursy, w poprzednich kadencjach dyrektorów też odbywały się z półrocznym wyprzedzeniem, nawet jeżeli na przykład... Tak, w lutym, w tamtym roku to było przełom chyba luty, marzec albo luty, czyli to był... Czyli w roku kalendarzowym... Tak, ale proszę pani, był jeden procedura konkursowa, która trwa około miesiąca, a teraz mamy 3 procedury, tak? I to jest to. Ale 3 procedury to są 3 miesiące, nie słuszne to było robić. Ja to się tak nie jest. Ale teoria. Wie pani co, to teoria, praktyka, ale inaczej. Słuchajcie, zakończmy już dzisiejsze to spotkanie, bo... Panie starosto, ja mam jeszcze pytanie. Co w związku z tym, że ta młodzież dzisiaj się tutaj pojawiła, powinna być na zajęciach, załóżmy, że powinna uczestniczyć w lekcjach. Co pan zrobi w związku z tym, żeby ten konflikt nie narastał, żeby tej młodzieży nie pojawiało się więcej, bo zaangażowani są to już i rodzice, i mieszkańcy miasta, powiatu. Czy czuje pan jakąś współodpowiedzialność, że doszło do takiej sytuacji, że ta młodzież tutaj dzisiaj jest? Absolutnie, nie czuję się współodpowiedzialny, bo procedura konkursowa została przeprowadzona prawidłowo. To ja będę chciał też wyjaśnień od dyrekcji Zespołu Szkół Rolniczych, dlaczego do takiej sytuacji doszło. Dobra. Jak oceniasz efekty spotkania z panem Cześć? No, w moim odczuciu zarząd powiatu nas słuchał, ale nie słyszał. Sądzę, że to wszystko, co powiedzieliśmy i nasza petycja zostanie jednak zignorowana. I będziemy musieli podjąć inne środki, już prawdopodobnie oficjalny strajk, jeśli no, nie uzyskamy tego, po co przyszliśmy dzisiaj. Jaka forma tego strajku może być w trakcie następnym? Sądzę, że oficjalnie zgłoszę normalny strajk, manifestacja i myślę, że w tym miejscu, w którym się teraz znajdujemy, czyli pod zarządem powiatu. Myślisz, że przyjdzie tutaj te 50 osób, które się tak podpisało? Sądzę, że jeśli zobaczą, że to nie były żarty, my naprawdę tutaj przyszliśmy, a zostaliśmy zignorowani, to chociażby w imię zasad zwykli mieszkańcy Turku przyjdą nas wesprzeć. Powiedz jeszcze tak w krótkich żołnierskich słowach, czego wy oczekujecie? Oczekujemy zmiany terminu zgłoszeń do konkursu, aby dyrektor Świerk w najgorszym scenariuszu i tak mógł przystąpić do konkursu. Nie chcemy wywierać presji, żeby dyrektor Świerk to wygrał, tylko chcemy, żeby miał równe prawo uczestniczyć w tym konkursie. Moje nazwisko Małgorzata Marszałek. Jestem rodzicem
jednego z uczniów tej szkoły. Jest pani jedyną osobą, która tu jest w tej chwili. Jest rodziców dużo więcej, podpisali się na petycji, są razem z uczniami. Przede wszystkim uczniowie tutaj, pierwsza rzecz, nie strajkują w dniu dzisiejszym. Nie o tym nie mówmy. Niech się pani uspokoi, rozluźni. Niech pani powie, czy pani chciała poprzeć syna, czy wesprzeć dyrektora? Poprzeć działania syna, jak i uczniów. Bo chciałabym też, żeby dyrektor szkoły miał prawo wystartować na dyrektora szkoły w konkursie. Ale tylko w imię zasad, czy w imię jakości jego pracy? W imię jakości jego pracy. A co jego zrobić? Pracy, jak podchodzi do uczniów, to nie jest na zasadzie głowa do góry, wyższość, bo jestem dyrektorem, trzeba się mnie bać. Ma podejście do rodziców, nie przejdzie obok rodzica bez porozmawiania, wspiera uczniów, wspiera rodziców, jeśli potrzeba jest taka. Także no, będę wspierać dzieciaków, myślę, że rodzice też. Znaczy jest tu pani jedyną osobą z grona rodziców, ale powiedziała pani o tym, że tych rodziców jest więcej. Dużo pani więcej. Ma znajomych takich, tak. Których może nam pani pokazać. To znaczy dużo więcej znajomych. Rodzice się podpisali łącznie na tych petycjach, które zostały w dniu dzisiejszym złożone. I jeśli będzie możliwość, to rodzice też dołączą się w kolejnych pikietach. Do końca jeszcze. Oni są w stronie takiej, które do końca.